Słuchajcie, ach, postanowiłem jednak taki kolejny poradniczek szybciutko nakręcić, uzupełniający do poprzedniego, czyli to będzie taka druga część poradnika o zakładce UDP, o przekaźnikach poprzednio mówiłem, teraz powiem o sterowaniu właśnie na przykład taśmy RGB. Tutaj widzicie w tej kamerze mam jakąś tasiemkę RGB, ona ma około metra w tej chwili. To jest zwykła taśma RGB, nie Magic LED, nie mylić proszę, RGB. Tu są proszę bardzo na tej taśmie trzy wyjścia RGB, zaraz sobie to podłączymy. W jaki sposób to podłączymy? Już w poprzednim poradniku powinienem był też pokazać ten schemat tak naprawdę, bo tutaj będą z Waszej strony się rodziły pytania. Proszę bardzo o to ten schemat, to jest tak naprawdę fragment schematu modułu Atnel Wi-Fi, schematu, który został już udostępniony Wam na stronie atnel.pl i tam właśnie są zastosowane trzy tranzystory, które sobie odchodzą od wyjść PWM1, PWM2, PWM3. Na bazę idą rezystory ograniczające prąd 2,2 kilo, natomiast z kolektorów możemy sobie sterować spokojnie, śmiało właśnie na przykład tasiemki RGB. Oczywiście należy wziąć pod uwagę wydajność prądową możliwości tych tranzystorków. Na szczęście zastosowaliśmy tranzystory nie typowe 100 mA, tylko 500 mA każdy. A więc naprawdę można do testów sobie, a nawet nieraz nie do testów, tylko w ogóle moduł Wi-Fi może sterować Atnel Wi-Fi fajnymi taśmami, gdzieś tam można szybko zrobić coś bez procesora, tu podłączyć. Oczywiście w przypadku przekaźników schemat jest jakby ten sam dokładnie, tylko że zamiast diod są podłączone, przekaźniki, ale pamiętamy, że tam przy przekaźnikach jeszcze są diody prostownicze. Pamiętacie taki z bloga mojego artykuł o tym, jak podłączać przekaźnik? Jak nie, to zapraszam Was tam, żebyście zobaczyli, że podłączając przekaźniki nie można zapomnieć o diodzie. Tu nie można sterować od razu z tego wyjścia tranzystora cewką przekaźnika bez równoległego podłączenia diody prostowniczej. Ale to się dowiecie z bloga dlaczego. W takim razie dzisiaj, słuchajcie, co ja zrobił? Zobaczcie, przed kamerą na Waszych oczach wezmę moduł Atnel R i tutaj, słuchajcie, widzicie taką tabelkę na górze. O tutaj. Ta tabelka mówi nam po prostu, które piny są tutaj czym. Tu mamy piny i mamy je ponumerowane. 1, 2, 3, 4 i tak dalej. I tutaj w tej tabeleczce, jeszcze bliżej wezmę to do kamery, proszę bardzo, opisane, które jest który. Nas interesują piny 1, 2, 3, to są wyjścia PWM1 do PWM3. W takim razie biorę końcówkę tej taśmy, sobie tutaj przygotowałem RGB, zobaczcie, też żeby potem nie było niejasności. Trzy przewody plus wspólna katoda i te trzy przewody, no nieważne w której kolejności, czy do PWM1, PWM2 podłączam jaki kolor, po prostu jakkolwiek, tak żebyśmy tylko do testu zobaczyli. Później to Wy możecie już sobie kombinować we własnych układach. Podłączyłem, tak, do 1, 2, 3, do wyjść PWM podłączyłem diody. Teraz wpinam sobie w płytkę Atnel R moduł Atnel Wi-Fi. Wszystko jest odłączone od zasilania, śmiało tu mogę sobie działać. Oczywiście jeśli macie antenkę zewnętrzną, to w tym momencie nie tego wąsa, pamiętacie, to tu jeszcze trzeba by było podłączyć antenę zewnętrzną do modułu, żeby to wszystko sobie sprawnie i poprawnie nam działało. Pozostał nam klawisz masy, który, słuchajcie, tutaj mam przejściówkę USB RS232, masy muszą być połączone. Dlaczego? Już tłumaczę, o co chodzi. Zobaczcie, podaję na te diody, one są, słuchajcie, jednak ze wspólną anodą, a nie wspólną katodą, bo przecież są sterowane, przepraszam, bardzo wcześniej się myliłem, ze wspólną anodą, a katody są przez te tranzystory zwierane do masy, tak? Jednak masę zasilacza, bo tu widzicie, mam gniazdko do zasilacza zewnętrznego, przecież nie mogę sterować tymi diodami taśmy LED-owej, która zasilana jest 12V z przejściówki USB RS232. Robię to z zewnętrznego zasilacza. Tutaj mam doprowadzony zasilacz 12V, zaraz go podepnę, tylko uwaga, trzeba naprawdę zachować sporą ostrożność, żeby przypadkiem gdzieś tam coś nie tak nie podłączyć na takiej przejściówce USB RS232, jak już się bawimy z wyższym napięciem 12V, żeby nam wszystko nie poszło z dymem łącznie z komputerem. To tutaj trzeba trochę ostrożności, tak? Ja mam wprawdzie przejściówkę podłączoną, ale zobaczcie, specjalnie teraz odłączę zasilanie, żeby tu się nie bawić. Najpierw tak, podłączam płytkę Atnel R do przejściówki
ustawię tak, żeby też było widać wielkiego diodę, że moduł Wi-Fi się podłącza do tego, do routera. Teraz sobie na spokojnie, zanim podłączę 12 V, to podłączę najpierw samo USB do przejściówki, żeby zasilić moduł Atmel Wi-Fi. Jak widzicie, zapaliła się dioda niebieska, czy nie jeszcze? Coś się nie zapaliła. Nie wiem, czy nie pomyliłem modułu, bo tu mam dwa takie same. Słuchajcie, na chwilkę wyjmę ten moduł. Być może pomyliłem. Może to był ten moduł, drugi tutaj wepnę. Skonfigurowany już w poprzednim poradniku pod przekaźniki. Zobaczmy, czy się zapali niebieska dioda. Ach, no to był chyba poprawny moduł. Ale niebieska dioda nam się teraz nie zapali. No nie może nam się niebieska dioda teraz zapalić, zaświecić. Słuchajcie, dlaczego? Dlatego, że moduł ma przełączone działanie pinów GPIO, a wtedy są niedostępne takie funkcjonalności jak N-Link, czy te inne funkcjonalności WPS i tak dalej. Pamiętajcie o tym, tak? Ja sam się złapałem na tym, że nie pamiętałem, więc moduł był prawdopodobnie dobry. Tylko będę musiał podłączyć 12 V za chwilę, żeby sprawdzić, a to sobie sprawdzę w programie, czy dobrze podłączyłem, czy nie. Uwaga. Podłączam 12 V, to był chyba dobry moduł, tu jest dobry chyba moduł wpięty. Troszeczkę to odsunę, żeby było widać. Świecą się diody dwie, prawdopodobnie po kolorze światła widzę, że świeci się prawdopodobnie dioda niebieska w tej taśmie i zielona, bo jest taki turkusowy kolorek. A pamiętacie, że ustawiliśmy sobie stan GPIO, żeby były dwa przekaźniki włączone, tak? To odpowiada teraz dwóm diodom. Akurat takie podłączyłem, że świeci się rzeczywiście, świecą się te dwie diody. Odpalam program ATB Wi-Fi Config. Odpalam w nim serwer UDP. Przechodzę do zakładki UDP. Robię refresh. Dwa razy klikam, wybrany jest ten moduł, klikam AT, żeby sprawdzić, czy działają polecenia AT. On już jest przełączony, nie muszę robić switch on, bo to już sobie zapamiętał w swojej pamięci tam nieulotnej. I teraz jeszcze raz spróbuję, słuchajcie, włączać i wyłączać wszystkie diody. Teraz włączyłem wszystkie diody, tak jak wtedy przekaźniki, ale na razie tylko na zasadzie włącz, wyłącz. Świeci mi to wszystko światłem białym. To wprawdzie leży na takiej niebieskiej kartce, więc może w tej kamerze będzie to widoczne jako niebieskie, ale świeci na maksa tak naprawdę. Teraz wyłączam, słuchajcie, poszczególne diody. O, proszę bardzo, widzicie, wszystkie zgasły. Mogę sobie po kolei zbadać. Na środku mam R, z brzegu mam G, GR, czyli mam podłączone GRB. Taka kolejność kolorów podobna jak w Magic LED-ach. Nie chcą, co mi się zdarzyło, bo tak podłączyłem sobie kabelki tutaj do przejściówki, do płytki Atmel R. Ale to, co nas teraz interesuje, dawca RGB, słuchajcie, nadchodzi. Uwaga, klikamy sobie Enable. Tutaj już nie będą nam przekaźniki brzęczały. Teraz nam zależy na PWM-ie. Możemy sobie wybrać częstotliwość PWM-a tak naprawdę. Zobaczcie, na przykład weźmy sobie, a niech będzie, zaszalejemy 30 kHz i uwaga, zaczynam sobie, o proszę bardzo, tylko teraz tu oczywiście zależy jaka faza, bo jest 0%, a diody świecą, to zrobię sobie reverse, żeby zainwertować fazę tego PWM-a i proszę bardzo, teraz 0% diody nie świecą, zwiększamy do 100%, zielona dioda ładnie się rozjaśnia, widzicie? Mam nadzieję, że to widoczne jest w tej kamerze dobrze. Teraz sobie poruszam diodą drugą, to było GRB, czyli to będzie czerwona dioda, prawda? Tak samo. Tą zieloną zjadę do końca, żeby zobaczyć, że teraz sobie steruję diodą czerwoną. Zjadę do końca i teraz poruszam sobie diodą niebieską. Proszę bardzo, ściemniam. Oczywiście mogę sobie wybrać równie dobrze 500 kHz i nadal PWM będzie mi działał dobrze dla oka, spójrzcie. Wszystko pięknie, ładnie. Częstotliwość dopasowujecie sobie PWM-a w zależności od, tam nie wiem, potrzeb, projektu, czegokolwiek. Dla diod LED to w zasadzie 500 Hz spokojnie wystarczy, ale też no, można większe. Przy silnikach można sobie fajnie dobierać, żeby też nie brzęczały i tak dalej, i tak dalej. Przy czym, teraz zobaczcie, przedtem sobie zrobiliśmy save state, żeby nam się zapamiętały stany włączonych przekaźników. A czy możemy zapamiętać sobie stany
włączonych, słuchajcie, PWM-ów na poszczególnych wyjściach. Załóżmy, żebym chciał, takie mam marzenie, że moduł Atmel Wi-Fi, który steruje mi gdzieś tam na jakiejś szafce albo pod meblami, słuchajcie, listwą jakąś LED-ową, taśmą LED-ową, chciałbym, żeby zawsze po włączeniu zasilania, żeby był widoczny kolorek fioletowy, taki mój ulubiony. Fioletowy to się składa z niebieskiego i czerwonego. Spróbujmy sobie ustawić tutaj niebieski w takiej wartości PWM-a i czerwony to był drugi suwak. Słuchajcie, o, widać chyba teraz jest taki fioletowy, nie wiem czy to jest dobrze widoczne w kamerze, mam nadzieję, że jest widoczne. Fioletowy sobie taki ustawiłem i teraz mogę sobie zrobić tutaj klawisz Save State, co odpowiednią komendą AT zapamięta mi te stany PWM-ów na wyjściu, przy czym zielony PWM będzie na 0, czyli tamte, które były dla GPIO, przestaną działać. Tak? Pamiętacie? Te dla przekaźników, które przedtem były ustawione. Bo teraz gdybym zrestartował, to znowu mi się włączą to, co na początku, pamiętacie? Nie będę miał fioletowego, ale zresztą sprawdźmy sobie. Chociaż nie, no nie będę go teraz rozłączał, żeby się z nim nie łączyć, to mi uwierzycie na słowo. A zatem klikam Save State. O, może nie poszło, zrobię jeszcze raz na wszelki wypadek, sprawdzę, czy działają komendy, a te nie działają, więc refresh. Dwa razy klikam, sprawdzam, czy działa mi komenda AT, czy jeszcze ten czas timeout nie minął. Teraz robię save state. Stan diod po włączeniu powinien zostać zapamiętany. Odłączam na chwilę 12 V, słuchajcie. Odłączam zasilanie naszego modułu Atmel Wi-Fi z USB. I teraz tak, żeby się tu za dużo nie bawić, czy mogę podłączyć najpierw zasilanie? No mogę podłączyć bezpiecznie najpierw 12 V, żeby zobaczyć ten start modułu. I teraz uwaga, podłączam zasilanie modułu Atmel Wi-Fi. On się ciach, widzieliście, przez chwilkę tam musiał zainicjalizować piny, więc tam na chwilkę mignęła gdzieś zielony rządek diod, ale po chwili, proszę bardzo, PWM-y wskoczyły tak jak należy. Piknie, prawda? Wszystko działa ładnie, świeci nam na fioletowo po restarcie modułu. I tu mamy dzięki temu dawcę RGB, bo zobaczcie, że bez udziału mikrokontrolera możemy pięknie z dużymi częstotliwościami PWM-a, bo aż do 60 kHz, słuchajcie, to płynnie zmieniać sobie te. Proszę bardzo, ja was tutaj, no co mi się, a teraz go zrestartowałem, to muszę jeszcze raz go wykryć, bo mi się teraz nie zmienia. Jeszcze raz, chwilka. No zobaczcie, moduł zrestartowałem i teraz go nie chcę wykryć. Jeszcze raz, chwilka. Tu musi się pojawić w tej tabeli ten moduł. Stop, zatrzymam UDP serwer, jeszcze raz odpalę UDP serwer w programie i zrobimy refresh. A kurka woda, nie chce mi go wykryć. No spróbuję, słuchajcie, wyłączyć program, jeszcze raz go włączyć, mam nadzieję, że to ruszy. No bo moduł powinien się wykryć, chociażby nie wiem co. Start, UDP serwer. Jeszcze raz klikam refresh. No i ząk mały, słuchajcie, nie chce mi się moduł wykryć. No coś tutaj mi się musiało przydarzyć. Po drodze, wiecie, jeszcze raz go zrestartuję w międzyczasie. On jest przecież podłączony do routera, bo mu się niebieska dioda, a nie, to dioda to nie jest, nie mówi nam o routerze, przecież tylko ona świeci, dlatego że podłączona jest do pinu tak naprawdę PWM1. Więc jeszcze raz spróbuję go wykryć, uwaga, jest, już się pojawił, widzicie? No czasem proszę trochę cierpliwości do tego programu, nie mówcie od razu, że tam wszystko nie działa, spróbujcie go uruchomić ponownie, jak tam też przy RS-ie widzieliście, wyskoczyły jakieś błędy. Dwa razy klikam, pobrany jest adres, przełączam się na sterowanie PWM-em, zielony ściągam do końca, na razie o tak, wrócę z powrotem, a nie mam reverse, to więc zrobię reverse, tu muszę troszeczkę poruszyć, żeby wszystkie wyzerować. I teraz jeszcze raz na przykład sobie ustawiam trochę niebieskiego i troszkę czerwonego, mogę zjechać niebieskim w dół, taki bardziej o fioletowy mi się robi teraz widać pięknie, mogę zrobić save state, proszę bardzo, wszystko ładnie śmiga RGB i ostatnia rzecz, którą w takim razie no chyba powinienem wam pokazać, to znowu możliwość wysterowania tego z telefonu komórkowego, tam też mieliśmy suwaki do RGB, a zatem sprawdźmy, czy nie kłamię. Podłączony jest telefon też do sieci Wi-Fi, wchodzę tutaj, tylko muszę, pamiętamy, zmienić adres, tak? Z końcówka była u nas 1,
kropka i mamy tam na ekranie komputera 172. To wszystko. W tym momencie mogę sobie sprawdzić prostym sterowaniem OUT-OFF. Wyłączam wszystkie diody. Widzicie, mógłbym sobie po kolei załączać. Proszę bardzo, z telefonu. Widzicie, jak ładnie działa? Pokazuję Wam różne sposoby komunikacji. I z telefonu, zobaczcie, jednocześnie z telefonu, a jednocześnie z tego mogę sterować. Widzicie? A teraz tu mam suwaki dodawcy RGB. Proszę bardzo. Zobaczcie, za pomocą protokołu UDP na telefonie miziam sobie suwaczka i pięknie ściemiam i rozjaśniam za pomocą modułu Apner Wi-Fi poszczególne diodki. Mogę sobie więc ustawić znowu kolor mój ulubiony fioletowy, czyli rozjaśniam troszeczkę niebieski. Do tego, słuchajcie, jak Picasso na obrazie, dolewam troszkę czerwonego, robię piękny fioletowy. Oczywiście, gdybym chciał żółty, to wyrzucam niebieski, rozjaśniam czerwony, a teraz muszę dodać odpowiednio zielonego, żeby to zamienić w żółty kolor. A więc łapię ten suwak i słuchajcie, o i tutaj, no wiadomo, kamery nie dość dobrze przekazują, nie odzwierciedlają dobrze kolorów, ale uwierzcie mi, że ja teraz tu widzę w zasadzie nawet pomarańczowy, jak go tak rozjaśnię, to uwierzcie mi, że teraz widzę kolor żółty. Mogę sobie zjechać wszystkie na połowę, powinienem mieć biały, świecący. Wszystko działa, jak widzicie, bez użycia żadnego mikrokontrolera. Mamy moduł Apner Wi-Fi, który jest dawcą RGB. Pięknie nam steruje z poziomu, czy to komputera, czy smartfonu. Mam nadzieję, że w tym momencie Wam się w głowach również otwierają furtki, różne pomysły. Boże, co można z tym zrobić? Nie martwcie się, że na razie nie widzicie, jak ta aplikacja jest w środku napisana w Basic for Androidzie. Ja tylko Wam podpowiem jedną rzecz. Autor Basic for Androida, gościu, który pochodzi z Izraela, przy okazji Erel chyba ma na imię, pozdrawiam go przy okazji, jeśli kiedyś będzie oglądał ten poradnik, uważam, że wykonał kawał dobrej roboty i takie jest hasło reklamowe Basic for Androida, słuchajcie, że dzięki Basic for Android napiszesz swoją pierwszą aplikację na smartfona w przeciągu 7 minut, a ja powiem, że to jest kłamstwo. Słuchajcie, pierwszej aplikacji nie da rady napisać w ciągu 7 minut. Wiecie w ciągu ilu? W ciągu 2 minut. Naprawdę, tą aplikację, którą tu jest, można napisać w ciągu 2 minut i zobaczycie, że jak dojdziemy do poradnika o tej aplikacji, jak zobaczycie, jakby ile tu jest kodu, prawie nic się nie napisałem. Parę wpisałem linijek adresu. Słuchajcie, tu na komputerze widzimy, musiałem wpisać tam w te pola, gdzieś zapamiętać adres IP, który tu sobie zmieniałem. Suwaczki, wszystko. No, kodu jest zaledwie tyle, co kot napłakał. A jak widzicie, aplikacja pięknie steruje. Proszę bardzo. Suwaczkami mogę robić. Mogę się przełączać i wyłączać z poziomu tutaj out-off, out-on. Proszę bardzo. Zapalić sobie takie światełko, takie, wyłączam to, włączam to, już tak na końcu zabawa, słuchajcie, koniec poradnika. No mam nadzieję, że wykorzystałem tu już wszelkie takie kruczki, fajne rzeczy związane z wykorzystaniem modułu oddzielnie. Pamiętajcie, teraz oczywiście się przypominam w tym fioletowym świetle, które na mnie trochę oświeca, że jeśli Wam się podobały te poradniki, jeśli Wam się spodobały możliwości, chociaż na razie może mówię, nie wszystko jeszcze Wam dla Was będzie jasne, ale już z programem będziecie mogli się bawić, to więcej zrozumiecie, jak będziecie to robili z poradnikiem, jak coś Wam się nie będzie udawało, to dopytacie mnie na forum, czy też gdziekolwiek, zobaczycie, że Wam się uda wszystko, to pamiętajcie, jeśli Wam się to podobało i przydało, to bardzo proszę o łapki na YouTube w górę, o udostępnienie poradników, o wsparcie mnie w ten sposób, żeby gdzieś powiedzieć znajomym swoim o moich poradnikach, o książkach. A uwaga, w następnym etapie przechodzimy już do spraw związanych z programowaniem, z transmisją RS-232 za pomocą tychże modułów do wirtualnego portu COM mapowanego na TCP, tak, po Ethernecie, żeby zobaczyć dokładnie, poczuć własnymi rękami, słuchajcie, co to jest ten mechanizm transmisji transparentnej, co to jest tryb danych, jak możemy z procesora, bo wiecie, pamiętacie ten zegarek, który Wam pokazywałem z dawcą czasu, tak, tam mówiłem też, że no, na tym etapie nie mogłem się zająć
zająć pokazywaniem kodu. Patrz, jakie mam fioletowe ręce. Kurde, coś mi się stało, dobra. Nie mogłem tam pokazać wam kodu, ale teraz w końcu, co tygrysy lubią najbardziej? Kodzik. I wykorzystanie już takich modułów. Zobaczycie, że to dla was też nie będzie trudne. Przy czym przypominam znowu na koniec jeszcze raz o Greenbooku, który będzie potrzebny i mam nadzieję, że się na mnie nie poobrażacie, jeśli będę mówiąc o programowaniu tych modułów za pomocą niczego innego jak RS232, że będę się odwoływał do kodów z książki, słuchajcie, z Greenbooka. I teraz bardzo przepraszam te osoby, które nie posiadają jeszcze tej książki, które się obawiały ją kupić, bo mówiły, że tego ja Blue Booka jeszcze nie przerobiłem, to naprawdę warto zaopatrzyć się w tą zieloną książkę, ponieważ na niej, na płycie DVD są odpowiednie kody, one są opisane i zobaczycie, że dzięki również poradnikom Atmel Wi-Fi one spełnią dodatkową funkcję, tak jak to było przy poradnikach o OLEDach też, ale o Magic LEDach, gdzie sami mi pisaliście później na maila, że te poradniki rozjaśniły mi, na przykład ktoś tam do mnie pisze, nie tylko na temat Magic LEDów, nie tylko na temat OLEDów, ale tam zobaczyłem, w jaki sposób podchodzić do programowania, jak pisać kod i tak dalej. I tak samo zapewniam was będzie przy okazji kolejnych poradników Atmel Wi-Fi, jak sobie to wszystko ogarnąć, oprogramować. Aha, zapomniałbym, słuchajcie. Jeszcze będzie jednak kolejny poradniczek krótki przed wejściem w świat programowania. Będę musiał to też pokazać, przy okazji zrobić poradnik o rewolucji MK Bootloadera, czyli pokazać wam jeszcze, jak można moduły Atmel Wi-Fi zastosować do czego? Do, słuchajcie, ładowania firmware'u zdalnego. No to już jest rewelacja. Jak ktoś z was chce zrobić do jakiejś Atmegi Bootloader działający na Ethernecie i tam trzeba wklepać do tego bootloadera ale 100 TCP/IP, słuchajcie, to pozostaje już tylko najczęściej Atmega jakaś 128 albo tak zwana gruba kobyła, która ma mnóstwo miejsca w pamięci flash i się zmieści i tłusty bootloader i tak dalej. A tutaj, słuchajcie, dzięki bootloaderowi na RS-232, który zajmuje tylko 256 kilo słów, będziemy mogli sobie ładować firmware. I więc to, przepraszam, ale to już moja skleroza, słuchajcie, stare lata. Będziemy jeszcze sobie omawiali właśnie rewolucję w MK Bootloaderze i zobaczymy, jak pięknie się podmienia firmware w naszych procesorach. To już będzie na przykładzie zestawu ATB. Wy oczywiście te ćwiczenia będziecie mogli sobie zrobić na dowolnych tam swoich układach, jeśli nie macie ATB. Lubię ten fioletowy kolor, słuchajcie, dla mnie to on jest jakiś taki magiczny. Ale myślę, że dla wielu z was, tak jak dla mnie, ciekawy jestem, czy wy również będziecie odbierali te moduły Wi-Fi jako coś magicznego, słuchajcie. It's magic, jakbym powiedział po angielsku. Naprawdę, już dawno tak mi się Micha nie cieszyła. Ja odkąd znalazłem te moduły i jakby możliwości ich zastosowań, które są kosmiczne, ogromne, jak dla mnie przynajmniej. Pewnie niektórzy z was uznają, że przesadzam. I pewnie prawdą jest, że nie chodzi o to, że można je zastosować w absolutnie każdym przypadku, bo jak sobie już nieraz mówiliśmy, czasem na module Atmel Wi-Fi przyda wam się moduł Bluetooth, albo moduł HMTRP, czyli radio modem, tak? No, każde, czy tam czasami w innych przypadkach moduł RFM73, to wszystko macie również przy okazji w Greenbooku opisane. Dobra, nie przedłużam tej drugiej części poradnika. Grzeję sobie ręce w tym fioletowym świetle, które mnie hipnotyzuje, słuchajcie. Ja tu z wami rozmawiam, ale jak fioletowe światło LEDów kolorowych RGB mi w oczy gdzieś pada, to koniec. No, to nie chodzi, to nie jest różowe, to jest fioletowe, niech się to tak nazywa. Ja różowego nie lubię. Dobra, już nie ględzę wam. Pozdrawiam, dzisiaj też jestem zmęczony, słuchajcie, już trochę. Zapraszam was na forum atmel.pl. Zaglądajcie na mojego bloga, nie tylko na kanał YouTube, ponieważ tam jest mnóstwo dodatkowych informacji. A mam nadzieję, że w tej grupie, w naszej społeczności, która się tworzy na atmel.pl, będzie nam wszystkim łatwiej. Pozdrawiam, papa. Uff. Chwileczkę, już to wyłączam. Kamery i za chwilkę będzie koniec. Tutaj ta kamera, mam nadzieję, że mi się nic nie pomyli, słuchajcie. Pa, pa.